prawej stronie dośrodkowuje. Tam jest Płacheta i gol! Aż 4 razy mogliśmy zakrzyknąć gol, ciesząc się z bramek dla Śląska w meczu z łódzkim klubem sportowym. Śląsk na zakończenie sezonu zasadniczego wygrał właśnie 4-0 po trafieniach Filipa Markowicza, Dino Szczigleca, Przemysława Płachety i Erika Exposito. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk, którego możecie słuchać na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify'u. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o meczu z ŁKS-em. Wspomnimy też mecz, który odbył się kilka dni wcześniej, czyli z Wisłą w Płocku. No i podsumujemy krótko rundę zasadniczą w wykonaniu Śląska Wrocław, a ze mną dzisiaj są Michał Guz, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. I Daniel Żuliński, powracający po urlopie, po dłuższej przerwie, redaktor Śląsknetu. Cześć Daniel. Witam serdecznie. No miło was słyszeć znowu, chłopaki. No, nam również miło. Słuchajcie, na początek w telegraficznym skrócie, no bo moglibyśmy dzisiaj rozmawiać długo i zrobić z tego pewnie nie jeden, na dwa albo trzy odcinki. Śląsk Wrocław kończy sezon zasadniczy na 3. miejscu na pudle, na miejscu, które gdyby utrzymał, dawałoby grę w eliminacjach do Ligi Europy. 49 punktów, 13 zwycięstw, bilans bramkowy 42-33. W dwóch słowach, jak podsumujecie tę pierwszą część sezonu, Michał? Bardzo dobrze, nie celująco, ale bardzo dobrze, no bo słuchajcie, no przede wszystkim to w XXI wieku więcej punktów po 30 kolejkach, tylko to miał wykonać wtedy, kiedy sięgał po mistrzostwo, dlatego no trudno nie oceniać wysoko tego, co się wydarzyło, tym bardziej, że jeżeli porównamy ten zespół do tego, który miał Orest Lenkiewicz, do tego, który miał później Stanisław Levy, to ten zespół jest budowany jednak za mniejsze pieniądze, więc no trudno nie być bardzo zadowolonym z tego, co się dzieje i nie mieć apetytu, żeby jednak te europejskie puchary po 5-letniej przerwie były. Mhm. Daniel, to ten wynik, który osiągnęła drużyna, to wynik ponad stan, czy widzisz tutaj jeszcze rezerwy, że mogło być jeszcze lepiej? Znaczy, powiem Ci szczerze, że to co Michał powiedział, że tutaj trudno się z tym nie zgodzić. No ale no to jest chyba wynik ponad sam, tak mi się wydaje, że trener Ławiczka wyciągnął z tego zespołu absolutnie jest 110-120%, co jednak nie zmienia faktu, że nasz trener niejednokrotnie nas potrafił zaskakiwać pozytywnie i kto wie, może ma jeszcze jakiegoś pasa w rękawie. No ja się niezmiernie cieszę z tego wyniku. Tak jak Michał wspominał, jeżeli chodzi o kadrę, no jest to słabsza kadra niż poprzedników. Dlatego tym bardziej to cieszy, że cały zespół w przeciągu tej rundy i poprzedniej pokazuje się z bardzo dobrej strony. No, a ja popatrzę na drugą stronę medalu i oczywiście, no, gdyby ktoś nam powiedział przed startem sezonu, że tak będzie wyglądać tabela, że taki dorobek będzie miał Śląsk, no to wszyscy, nikt nie miałby nic przeciwko i wszyscy by byli super zadowoleni, natomiast ja pamiętam kilka meczów, które Śląsk mógł zagrać mimo wszystko lepiej, w których mógł zdobyć punkty, no chociażby mecz w Kielcach, mecz w Bełchatowie, no to były takie spotkania, czy chociażby mecz w Szczecinie, gdzie można było trochę więcej tych punktów zdobyć. Oczywiście zgadzam się z wami, nie narzekam, jest super, ale widzę potencjał i widzę rezerwy, że można tutaj wycisnąć z tego materiału ludzkiego jeszcze więcej. Przechodząc do tych ostatnich meczów, czyli meczów w Płocku i meczów z łódzkim klubem sportowym, pytanie, czy te dwa zwycięstwa pokazują, że Śląsk jest na właściwych torach, że możemy być spokojni o tę fazę dodatkową, te 7 meczów, czy jednak trzeba ostrożnie spoglądać na te wyniki, bo no, łódzki klub sportowy, najsłabsza drużyna w tym sezonie, a i w Płocku ten mecz przez większość czasu też nie wyglądał najlepiej. Dopiero wejście Roberta Picha mocno zmieniło losy meczu. Michał, jak ty to widzisz? Sądzę, że podział tych zespołów, które znalazły się w górnej ósemce, poza tym, że oczywiście tutaj jednak trzeba powiedzieć, że Legia potencjałem kadrowym góruje nad wszystkimi, jest w miarę zbliżony i tak naprawdę kibice Śląska będą mogli być spokojni po 37 kolejce, kiedy rzeczywiście to miejsce gwarantujące europejskie puchary będzie. Dużo zależy od tego, jak się poukładają sprawy związane z kontuzjami, tak jak zaczną się zaraz granice z Tydnimi, jeszcze wiele zależy od tego, jak się ułoży Puchar Polski, no bo jednak uczestnicy półfinału Pucharu Polski również walczą tutaj w tej górnej ósemce. Tak naprawdę jeszcze bardzo dużo się w tej lidze wydarzy. Ja bym powiedział, że tak naprawdę ten sezon składa się z trzech części i ta trzecia tak naprawdę to się dopiero zaczyna rozkręcać. Więc nie dzielmy tu skóry na niedźwiedziu, bo naprawdę poziom tych zespołów jest w miarę zbliżony i różne fazy jeszcze mogą się, jeśli chodzi o jakiś pik formy, jak i dołowanie formy, jeszcze dużo się może wydarzyć naprawdę. Daniel, ty jesteś optymistą? Czy ostrożnie będziesz czekać na to, co Śląsk pokaże w tym Pucharze Maja, tak zwanym kiedyś, no teraz czerwiec i lipiec czeka nas z Ekstraklasą? Ja z natury jestem optymistą, ale powiem Ci szczerze, że te dwa mecze uświadomiły mi dwa fakty, o których wcześniej, że tak powiem, nie zdawałem sobie sprawy. Pierwszy fakt to mecz w Płocku i mecz, który kiedyś po prostu byśmy przegrali. Przy takiej dyspozycji, przy takiej grze i nieudolności potrafili wyciągnąć jednak ten wynik zawodnicy Śląska. Oczywiście można powiedzieć z dużą dozą szczęścia, ale jednak takie mecze też trzeba mieć wygrywać. Drugim optymistycznym faktem jest to, że podchodziliśmy do spotkania z ŁKS-em jednak w roli faworyta, no bo umówmy się, zespół ŁKS-u aktualnie no to jest bardziej zespół pieśni tańca w Ekstraklasie niż ekstraklasowa ekipa, a Śląsk mimo tego w roli faworyta pokazał się z dobrej strony, wygrał spokojnie to spotkanie, pomimo tam pewnych momentów, gdzie można było troszeczkę mieć inny pogląd na to. Więc na pewno te dwa aspekty mnie bardzo budują przed startem tego pucharu czerwca, lipca, można to tak nazwać. A tak jak Michał wspominał, stawka jest wyrównana. Umówmy się, jest jeden uciekający, który już jest daleko przed całym peletonem, a w stawce tego peletonu naprawdę może się wszystko wydarzyć. No, ja też byłbym ostrożny, bo no, widzimy, że Śląsk wskakuje na dobre tory, że ta forma idzie w górę, bo ten chociażby mecz z Arką Gdynia, no a ten mecz z Śląskim Klubem Sportowym, to obraz gry Śląska był zupełnie inny, natomiast no, prawdziwa weryfikacja, w jakim miejscu jest drużyna, właśnie przed nami w tych pierwszych meczach, chociażby z Legią Warszawa czy z Krakowią, który już będzie rozegrany na Stadionie Wrocław w czwartek 25 czerwca z udziałem publiczności. W końcu kibice będą mogli znów obserwować na żywo Śląsk. Ale nie wiem, czy się zgodzicie, że w tym meczu z ŁKS-em widać było, że z piłkarzy zeszła presja, że oni zagrali na luzie. Były gdzieś tam próby efektownych zagrań piętkami, jakieś takie bardziej fantazyjne próby rozegrania akcji i gdzieś chyba z taką czystą głową i po zrealizowaniu tego celu, jakim była gra w górnej ósemce. Tak trochę mi to przypominało, jak reprezentacja Polski przed wielkimi turniejami, przed Mistrzostwami Europy czy Mistrzostwami Świata rozegrywa sparring ze słabszą drużyną, z Łotwą chyba. Z Litwą właśnie. Tak. To tak ten mecz z ŁKS-em był takim przetarciem przed tymi najważniejszymi meczami sezonu i to cieszy, że wrocławianie potrafią grać na luzie, spokojnie i pokazywać ten potencjał. Nie wiem, czy się zgodzicie, Daniel? Po części tak, ale tak jak rozmawialiśmy nawet przed audycją, no, mówimy tu jednak o ŁKS-ie. Także tutaj ani w jedną, ani w drugą stronę za bardzo bym daleko idących wniosków nie wyciągał, bo jednak ŁKS jest wyraźnie podstającą ekipą w tej lidze. W pierwszej ósemce nie ma takich zespołów i naprawdę każdy mecz dla każdego będzie bardzo ważny, no bo mowa tutaj o pieniądzach przede wszystkim. Czas jest taki, a nie inny. Każdy tak naprawdę będzie chciał z tego boiska podnieść jak najwięcej. I tu mowa o pucharach, mowa przede wszystkim o finansach. To będzie walka o pieniądze tak naprawdę być niektórych zespołów. Mam nadzieję, że Śląsk podejdzie do tego poważnie, ale też z nastawieniem jednak jakimś spojrzeniem na przyszłość. Czyli tutaj może dojdziemy do tematu jednak większej szansy dla młodych zawodników, bo kiedy jak nie teraz tak naprawdę. No, młodzi zawodnicy w meczu z ŁKS-em dostali szansę. Jednocześnie 3 młodzieżowców to w końcówce meczu to ewenement, jeśli chodzi o Śląsk w tym sezonie i element, nad którym ubolewaliśmy wcześniej, że tak mało szansy trenerzy dają młodym Polakom. Michał, myślisz, że to była tylko jedna jaskółka, czy że to będzie stały trend w końcówce tego sezonu? No bo Śląsk nie ma ogranego młodzieżowca na przyszły sezon, bo Przemysław Płacheta w przyszłym sezonie już młodzieżowcem nie będzie. Zobaczcie, że trener Ławiczka bardzo ostrożnie, bardzo pragmatycznie podchodzi do kwestii robienia konkretnego wyniku i jeżeli on wyniku nie ma pewnego zwycięstwa, to przekonaliśmy się, że wcale tak szeroko drzwi tym młodzieżowcom nie uchyla, nie daje im miejsca, tak byśmy powiedzieli, na kredyt. Stąd ja bym się nie spodziewał, szczególnie, że tu będzie chyba jednak dużo meczów na styku z rywalami wysokiej klasy, jak na naszą ligę. Nie spodziewałbym się tu jakiegoś szerokiego frontu ataku młodzieżowców. Tym bardziej, że to co Daniel powiedział, to są naprawdę duże pieniądze, bo rozrzut między drugim a 8 miejscem to jest, ja już nie pamiętam, czy to jest 7 czy 8 milionów złotych. Docie dochody przy nowym podziale praw telewizyjnych, te dodatkowe premie dla uczestników pucharów. To jest za duża stawka, żeby, mówiąc w cudzysłowie, bawić się, może nie, to złe słowo, po prostu za dużo eksperymentować. No. Ławiczka kocha słowo balans, on je odmienia przez wszystkie przypadki. Jeżeli on stwierdzi, że prowadzenie drugiego, trzeciego młodzieżowca w jakimś meczu mu zaburzy ten balans, on go po prostu nie wprowadzi. A nie martwicie się właśnie tym faktem, że nie mamy ogranego młodzieżowca na przyszły sezon, że gdzieś tam skupiamy się tylko na tu i teraz? Czy może możemy liczyć na podobną sytuację jak przed tym sezonem, że Śląsk ma na oku nie tylko Rafała Makowskiego, który już wiemy, że dołączy do Śląska, on młodzieżowcem nie jest, ale też jakiegoś młodego zawodnika, który tak jak Płacheta dołączy do Śląska i będzie z marszu tym młodzieżowcem w przyszłym sezonie. Nie wiem, Daniel, nie masz obaw co do właśnie obsady pozycji młodzieżowca w przyszłym sezonie? Mam obawy i szczególnie po tej całej sytuacji, kiedy liga została zawieszona. Bierzmy pod uwagę jeden fakt. Nie spodziewajmy się jakiejś kosmicznej liczby transferów we wszystkich klubach, tak? No jednak będzie jeszcze większe oglądanie klubowej kasy, jeszcze większe liczenie każdej złotówki, a jak wiadomo, polscy juniorzy są aktualnie w cenie. Śląsk nie jest na ten moment z przodu stawki, jeżeli chodzi o walkę o tych najbardziej obiecujących zawodników w niższych ligach. Dlatego troszeczkę brakowało mi w poprzednich latach tego ogrywania młodzieży na wypożyczeniach. Myślę, że to troszeczkę zostało zaniedbane, bo umówmy się, jeżeli najzdolniejsi, 2-3 najzdolniejszych powiedzmy zawodników, wiedząc, że będzie dostawało raczej epizody w pierwszej drużynie, mogło ogrywać się w niższych ligach, no i wracając w przyszłym sezonie mogliby naprawdę od razu skoczyć do składu. A w tym momencie, tak jak mówisz, nie mamy nikogo ogranego i jak mamy szczery, to na horyzoncie też nie zauważam takiej postaci. No właśnie, Michał, jak ocenisz te epizody? Czy Sebastian Berger, czy Piotr Samiec-Talar to są piłkarze, którzy mogą być w przyszłym sezonie w wyjściowej 11 Śląska? Mnie zastanawia też, co się dzieje z Bargielem, który nawet nie znajduje się w meczowej kadrze, a wydawało się przed tą przerwą ostatnią, że to on jest bliski zadebiutowania w pierwszej drużynie Śląska. Wiesz co, przede wszystkim to być może niepotrzebnie zakładamy, że to musi być jeden mocny numer jeden. A dlaczego nie byłoby lepszym rozwiązaniem mieć dwóch, trzech równorzędnych młodzieżowców, którzy grają na zmianę? Pamiętajcie o tym, że weszły do drugiej ligi rezerwy. To też będzie przyjało, no mówię wprost, rozwojowi. Tych, którzy akurat w danym meczu nie grają, to trochę pomoże. Może będzie po prostu rzeczywiście dwóch, trzech chłopaków. Żaden nie będzie miał tak mocnej pozycji jak Przemek Płacheta, ale oni będą grali na zmianę. Do 60 minuty, od 60. Fajnie musi być, nie musi być złe wyjście, a wręcz przeciwnie, bo nawet będzie to bardziej takie stabilne, no bo trzeba się liczyć z tym, że na przykład ten Przemek w końcu kiedyś za te kartki spadnie. Trzymać biernie od 11 kolejki, 19 meczów z rzędu bez kartki. Miał po 11 kolejce 3 i cały czas się broni i może przyjść taki moment, że go nie będzie i będzie problem. Mi się wydaje, że nawet lepiej niż kilku równorzędnych zawodników niż jednego takiego dominującego. Oczywiście fajnie mieć dobrego młodzieżowca, który gra dlatego, że jest po prostu dobry. Tak jak Płacheta. Gdyby Płacheta nie był młodzieżowcem, i tak by wychodził w podstawowym składzie. Czyli możemy spodziewać się, że w przyszłym sezonie, no bo patrząc o tym, jakich mamy tych młodzieżowców, którzy dostają szansę, że to na pozycji prawego pomocnika w przyszłym sezonie będziemy obstawiać pozycję młodzieżowca. Na to się zapowiada, jeżeli nie zaskoczy nas niczym pion sportowy. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego meczu z łódzkim klubem sportowym i do meczu z Wisłą Płock i do znalezienia wypunktowania kilku rzeczy, które się zmieniły między tymi meczami i które chyba wpłynęły pozytywnie. To też pytanie do Was, no bo kilka zmian w wyjściowej jedenastce, obraz gry zupełnie inny, też przeciwnik zupełnie inny, ale zmiana w środku pola, pojawienie się Jakuba Łabojki, który zmienił Diego Živulicia, i Roberta Picha, który zmienił Michała Chrapka. Jak Wam się podobał ten inaczej skonstruowany środek pola? Czy ten pomysł to jest lepsze rozwiązanie? To jest rozwiązanie, którego możemy się spodziewać w kolejnych meczach? Daniel? Szczerze mówiąc, sam nie wiem, bo trener Ławiczka, jeżeli spojrzymy na środek pola generalnie z tego spotkania z ŁKS-em, no to przypomina on środek pola, którym trener Ławiczka zaczynał sezon, tak? Robert Pich jako ofensywny pomocnik. Możliwe, że będzie chciał wrócić do tego pomysłu. Właśnie ten mecz miał być testem przed spotkaniami jednak z mocniejszymi rywalami, żeby jednak wrócić do tego ustawienia, no bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem Diego Živulicia. Kuba Łabojko wydaje mi się jednak piłkarsko po prostu lepszy. No, możliwe, że zadania taktyczne, jakie dostaje Diego Živulić, jego profil piłkarski bardziej do tych zadań pasuje. Jednak no ja, patrząc tak z perspektywy kibica, wolałbym jednak Kubę Łabojkę. No, przede wszystkim potencjał zawodnika, no i trzeba dać mu jednak to zaufanie. I on u boku Krzyśka Mączyńskiego naprawdę wygląda co najmniej przyzwoicie. No a Robert Pich po raz kolejny pokazał, że tak naprawdę pomimo tych wszystkich zawirowań ostatnich, jakie wokół jego osoby się toczyły, no to jednak wychodzi na boisko, jest kluczową postacią tego zespołu. Robert Pich jest zawodnikiem, który wystąpił we wszystkich meczach Śląska w tym sezonie. Jest jedynym takim graczem, albo wchodził z ławki, albo w wyjściowym składzie, nawet łącznie z tym meczem pucharowym przegranym przez Śląsk w Łodzi z Widzewem. Michał, myślisz, że ta konstrukcja to był tylko jednorazowy przypadek, czy to jest powrót właśnie do tego pomysłu z początku sezonu i tak Śląsk będzie grać właśnie w tej finalnej części rozgrywek? Bardzo wiele zależy od tego, jakie będą przyszłe losy Michała Chrapka, to znaczy, czy on dokończy sezon, bo sytuacja w tej chwili zmierza w kierunku tego, żeby Robert Pich nie przedłużył kontraktu na nowe rozgrywki, ale przynajmniej dokończył ligę do 37 kolejki. Nie wiem, jak jest w tej chwili z Chrapkiem, więc tu jest wiele zmiennych. Do tego jeszcze jest kwestia słabości po prostu rywala. No, nie kasujmy tego ŁKS-u, bo byśmy musieli bardzo brzydko naobrażać, jeśli chodzi o prezentowanie przez ich poziom. Ale to był poziom bardzo niski, nawet jak na niskie standardy ekstraklasy, więc nie wyciągajmy z tego meczu żadnych daleko idących wniosków, bo po prostu taki rywal już w tym sezonie się nie trafi. No na pewno. Oczywiście nie ujmując tego, że Śląsk efektownie go pokonał, pokazał wiele fajnych akcji, takich na luzie z polotem, ale to nie jest mecz, który pozwala na jakieś daleko idące przemyślenia w kwestii selekcji czy doboru składu na kolejne spotkania. Pewne jest to, że Vieslav Ławiczka nie wyobraża sobie przynajmniej w tej chwili tej drużyny w ogóle bez udziału. Niech będzie używany, będzie z niego trener korzystał, czy to w roli dziesiątki, czy to w roli skrzydłowego. A też musimy pamiętać o tym, że jednak ten Pich będzie musiał od czasu do czasu trochę odpoczywać. Zresztą też sami widzimy, że jemu to dobrze robi, bo jednak wchodząc z ławki, nawet po tej przerwie koronawirusowej, on rozgrywał naprawdę dobre mecze. Czy to ratując remis z Rakowem, gdzie rzeczywiście poza tym, że wypracował tego karnego, dał nową energię, czy wyciągając Śląsk za uszy w Płocku. No, wypoczęty Pich to jest skarb dla Śląska, natomiast intensywność gier będzie taka, że Śląsk nie zawsze będzie miał tego Picha w takiej formie, w jakiej byśmy sobie wyobrażali. I chyba nie ma tutaj co jakoś wyciągać daleko idących wniosków, że ten Pich to pociągnie cały czas zespół, czy to na dziesiątce, czy na skrzydle. Nie można tylko się opierać na nim. To cały czas trzeba jednak myśleć o tym zespole jako o całości, o pewnej takiej organicznej całości, gdzie wszystkie elementy są ważne i one dopiero prawidłowo współpracując dają efekt finalny. Wniosków, tak jak mówisz, daleko idących wyciągnąć nie można, ale możemy porozmawiać o tym, co piłkarze pokazali i zaskoczył chyba wszystkich nas, no zaraz powiedzieć, czy was zaskoczył Filip Markowicz, który po raz kolejny otrzymał szansę od trenera Ławiczki, no i odpłacił się bramką. Poza tym, spoglądając w statystyki, 2 podania kluczowe, 5 odbiorów piłki, 4 udane driblingi na 5 prób, 22 próby podania, z czego 15 dokładnych. No i Filip Markowicz chyba rozegrał najlepsze spotkanie swoje w barwach Śląska. Pytanie właśnie, czy tam w nim drzemie potencjał, żeby równie dobrze, równie efektownie grać w potyczkach z silniejszymi rywalami. No i to jest, tak jak Michał wspomniał, jest kilku zawodników, którym kończą się kontrakty i jednym z nich jest Filip Markowicz i pytanie, czy taki zawodnik Śląskowi przyda się w kolejnym sezonie. Daniel, jaka jest twoja opinia? Szczerze? Nie. Ten mecz nie kompletnie. Tak jak Michał powiedział, patrzmy na klasę rywala. Filip Markowicz, wygrywający pojedynek biegowy z Janem Sobocińskim, który naprawdę szybkością nie grzeszy. To był pojedynek tak naprawdę na zasadzie kolejek w NFZ, gdzie się prędzej dostanę, czy do urologa, czy do laryngologa, tak? Obydwie idą wolno. Także naprawdę ja dalej nie jestem przekonany do tego zawodnika. Rywale przed nami naprawdę ciężcy i umówmy się, w meczu z Legią nie wydaje mi się, żeby Filip Markowicz był zawodnikiem, który tą grę może podźwignąć, który może jakąś indywidualną akcją zdobyć teren, zrobić przewagę jakąś dla naszego zespołu. Kiedyś Zbigniew Boniek bodajże chyba powiedział, że jeżeli napastnik przez całe życie nie strzelał bramek, to przychodząc w wieku 28 lat do Polski, on dalej nie będzie strzelał tych bramek. To samo się tyczy innych pozycji. No jeżeli zawodnik w takim wieku no, tak naprawdę nigdzie poważnie nie wypłynął, no to nie łudźmy się, że nagle od przyszłego sezonu Markowicz zostanie liderem Śląska. No, mówimy tu po prostu o klasycznym graczu, który po prostu przychodzi, ma nazwisko, gdzieś tam kiedyś pół sezonu miał całkiem przyzwoite, no i tak na tym jedzie. No. Mnie ten zawodnik nie przekonuje, no i mam nadzieję tak naprawdę, że to będą jego ostatnie spotkania w barwach Śląskich. Drugi gol Filipa Markowicza w Śląsku, pierwszy zdobyty w meczu w Lubinie. Michał, ty widzisz przyszłość dla Markowicza w Śląsku? Czekajmy, co on pokaże w tych meczach finalowych i na ile on się w ogóle wyceni, bo to też jest zawodnik grupy, którzy nie zaakceptowali tych wszystkich obniżek, przynajmniej takie. Nikt nie wie, żeby cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. I no to jest kwestia pieniędzy. Jeżeli on pokaże coś ciekawego w meczach grupy finałowej, no to może będzie warto się zastanowić. Natomiast to, co do tej pory pokazywał, no to też był za tym, żeby jednak nie przedłużać z nim kontraktu. Ale to mówię, tu jest cały czas wiele zmiennych, bo to jest kwestia, panie, ile za tą przyjemność i to on jeszcze pokaże, bo znowu musimy wracać do tego, że pamiętając o bardzo fajnie zagranym przez Śląsk meczu, to jednak to był taki mecz, że ucięto łeb i ścikano do szyi przeciwnikowi. No. Nie wyciągajmy daleko idących wniosków na podstawie grania z ŁKS-em. Spoglądając właśnie w raporty instata pomęczowe, wręcz zszokowałem się, spoglądając na liczby Przemysława Płachety w obydwu meczach i z Wisłą i z ŁKS-em. I słuchajcie, jeśli chodzi o mecz w Płocku, Przemysław Płacheta 16 strat, najwięcej z całej drużyny. Podobnie w meczu z ŁKS-em tych strat 12. Jeśli chodzi o wygrane pojedynki, w meczu w Płocku tylko 3 z 19, z ŁKS-em 7 z 19. Jeśli chodzi o dokładność podań 74% i 69, to wynik z Płocka, tam to jeden z najniższych wyników też w drużynie, drugi po Eriku Exposito. W Płocku tylko 2 udane driblingi z 4, a w meczu z ŁKS-em 1-6. Oczywiście Przemysław Płacheta zdobył bramki w tych obydwu meczach, ale spoglądając na te pozostałe wskaźniki liczbowe i statystyki, no powiem szczerze, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wiem, jak wy się do tego odniesiecie, Michał. Przemysław Płacheta był w Płocku jednym z lepszych piłkarzy ze Śląska. No to, że on nie wygrywał pojedynków, to my jeszcze popatrzmy całościowo, nie na liczby, które naliczyła maszynka, tylko dlaczego tych pojedynków nie wygrywał? No dlatego, że Wisła Płock Śląsk bardzo wolno rozgrywał. W momencie, kiedy ten Przemysław Płacheta często dostawał piłkę, to często już po prostu wszystkie możliwości zrobienia jakiegoś rajdu skrzydłem były zamknięte. On musiał się wikłać dryblingi z 2-3 zawodnikami. On był zamykany tam przy tej linii końcowej. I jak to mówią, nek Herkules kontra Plures. No po prostu musiał tracić. A był jednym z nielicznych, właściwie można powiedzieć nawet, że do momentu wejścia Roberta Picha, może nawet jedynym piłkarzem, który próbował jakiś konkretny ruch tej ofensywie robić. Po prostu on był osamotniony. Tam w ogóle generalnie Śląsk grał bez takiego możliwości zagrania na wolne pole. To wszystko było takie od nogi do nogi. Bez jakby jakiejś takiej zdolności do wykreowania jakiejś wolnej przestrzeni. No i w tej sytuacji po prostu to nie było granie pod Przemka, bo żeby wykorzystać szybkości Przemka, no to trzeba mu po prostu dać miejsce, gdzie on się może rozpędzić, a nie dać mu piłkę do nogi, gdzie on już ma przed sobą rywala. Pomimo to skończył mecz z zdobytą bramką. To samo z ŁKS-em, gdzie wcale nie było tak łatwo tę piłkę znieść pod ladą. Ja nie krytykowałbym specjalnie Przemka za to, że on tych pojedynków dużo przegrał, no bo szczególnie jeśli chodzi o ten mecz z Płockiem, gdzie on rzeczywiście dostawał tą piłkę w takich warunkach boiskowych, że wcale nie łatwo było wygrać pojedynek, bo po prostu Wisła mądrzejsała. Podając te liczby, to nie zamierzałem krytykować Przemka, po prostu właśnie chciałem skonfrontować. Te liczby tak wyrwane z kontekstu po prostu tutaj trochę oszukują, nie mówią nam prawdy o tym, jak ten mecz wyglądał i dlaczego Płacheta takie liczby miał po prostu. Mhm. Daniel? Jeżeli mógłbym coś dodać a propos Przemka właśnie, to jest jeden z tych zawodników, którego nie powinno się oglądać, że tak powiem, pod względem statystyk i tego instata całego, tak? Bo tak jak Michał wspomniał, on przegrywa pojedynki, okej. Przegra 6 pojedynków, ale 7 wygra i stworzy sytuację bramkową. To jest jednak zawodnik, który wymyka się pewnym ramom. To jest tak naprawdę jedyny piłkarz, który nie boi się w każdym meczu podjąć ryzyka. Tak jak mówię, niech Przemek przegrywa te pojedynki. Może być ich, nie wiem, 10, 15, ale jeżeli jeden z nich uda się, strzelimy bramkę, no to wszystkie statystyki z Instata tak naprawdę możemy sobie wrzucić do kosza, bo tak jak mówię, to jest zawodnik, który wymyka się pewnym ramom. Kiedy raz ostatni raz on zespół stawił na konia? Takiego, że poszła kontra i z tego poszła... Ja już nie mówię, że bramka, groźna akcja bramkowa. No dokładnie. No, z jego strat po prostu nie wynika zagrożenie, a to jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o takiego zawodnika. I tak naprawdę z jego pojedynków wychodzi więcej dobrego jak złego. Co innego... To jest też druga rzecz, że jest dobra asekuracja po Przemku. Tak, ale druga rzecz, nie? Dlatego też Przemek, wiedząc, że ma za plecami jednak kogoś, kto zawsze go uratuje, podejmuje pewnie te driblingi. No, to jest właśnie ważne, o to chodzi w zespole, tak? Wiedząc, że mamy na skrzydle faceta, który naprawdę jest w stanie jedną akcją odmienić losy spotkania, dbamy o niego po prostu. No, są zawodnicy, którzy noszą fortepian, a są zawodnicy, którzy na nim grają. Kończąc już wątek Przemysława Płachety, musimy pamiętać, że on również ma w kontrakcie klauzulę odstępnego i być może pojawi się ktoś, jeśli nadal będzie te liczby wypracowywać, będą kolejne gole i asysty, no to kto wie, jak długo Płacheta w Śląsku jeszcze zagości. Michał? To jest chyba największy minut. Ty wiesz, jakie to mniej więcej kwoty? To jest około 900 000 euro, to już kwota, która padała w mediach. No to są frytki za takiego zawodnika. Zobaczymy, jak długo Przemysław Płacheta zagości jeszcze w Śląsku. Wiemy, że na pewno będzie w tych dodatkowych 7 meczach. Śląsk walczy o jak najwyższe miejsce w tabeli, jak na razie 3. No i pytanie do Was, czy myślicie, że jest szansa na utrzymanie tego wyniku, może poprawienie? Czego spodziewacie się po tych 7 dodatkowych spotkaniach, Daniel? Czego się spodziewamy? To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie można się kompletnie, nie można nic założyć, tak? Tak jak Michał wspomniał na początku naszej rozmowy, ta stawka jest wyrównana poza jednym zespołem i tak naprawdę małe detale mogą decydować o rozstrzygnięciu konkretnego spotkania. Śląsk jak najbardziej ma szansę na wywalczenie, na utrzymanie tego 3. miejsca. No choć za naszymi plecami mocno rozpędza się Lech Poznań, Piast Gliwice dosyć stabilna forma, Legia, tak jak mówię, odskoczyła. No, bardzo wyrównana stawka i tak naprawdę ciężko. To jest wróżenie z fusów. Śląsk pokazał, że potrafi, ale na tle jednak słabszych rywali. Teraz zobaczymy, teraz tak naprawdę będzie prawdziwy test tego zespołu. Śląsk traci do Piasta Gliwice 4 punkty. Przewaga nad Lechem to w zasadzie zerowa, bo tyle samo punktów, lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Michał, myślisz, że to może być taki sezon, który no, przyniesie nam niespodziewaną wielką radość właśnie w postaci zajęcia miejsca na pudle i brązowego medalu? Zamieniłbym ze 2 bramki z meczu z ŁKS-em na porażkę Krakowi w tej kolejce. Dlaczego? Dlatego, że Krakowie przegrywając u siebie z Płockiem, bo było 0-1, wyciągnęła remis w końcówce, miała być 45 punktów. Aż 4 mniej niż Śląsk, czyli żeby być przed Śląskiem, w tych pozostałych 7 kolejkach musiałaby zdobyć 5 punktów więcej niż wrocławianie. To by oznaczało bardzo duże szanse na co najmniej 4. miejsce. One nadal są oczywiście spore i one są realne, natomiast trochę mi żal tego jednego oczka, a to jak Daniel mówił, tu każdy mecz już będzie miał znaczenie, bo to tylko 8 zespołów między sobą się kotłuje. Jest szansa, żeby zająć miejsce pucharowe, jak najbardziej, tym bardziej, że są te 4 spotkania u siebie. I spotkanie z Lechem u nas, to jest myślę bardzo ważne. Dokładnie. Mecz z Poznaniakami we Wrocławiu, który też w razie zwycięstwa, oby w razie zwycięstwa, no da konkretny handicap. Z punktu widzenia oglądania się za plecy ten terminarz jest fajny, bo jednak wydaje się, mimo wszystko, że co prawda ten koronawirus wywalił atut własnego boiska, w dużym stopniu go ograniczył, ale jednak powiem szczerze, wolałbym mieć ten atut własnego boiska niż go nie mieć, tym bardziej, że zaraz mają być kibice. Więc te zespoły, które będą próbowały gonić Śląsk, muszą przyjechać do Wrocławia. Śląsk jedzie do tych, którzy będą uciekać. To nie bardzo sprzyja gonieniu Piasta, a tym bardziej Legii, ale ten terminarz sprzyja uciekaniu, o tak bym to ujął. No i pamiętajmy, że Śląsk zdecydowanie lepiej prezentuje się na Stadionie Wrocław. Ostatni mecz z ŁKS-em, pierwszy raz w tym sezonie bez straconej bramki, we Wrocławiu czyste konto. Natomiast no, bilans we Wrocławiu zdecydowanie lepszy, bo 8 zwycięstw, 6 remisów i tylko jedna porażka. Przypomnijmy, najbliższą niedzielę mecz w Warszawie z Legią, potem w czwartek mecz z Krakowią u nas 25 czerwca, potem 28 czerwca także we Wrocławiu mecz z Lechem Poznań, następnie wyjazd do Gliwic, we Wrocławiu Pogoń Szczecin, wyjazd do Białegostoku i ostatnie zwieńczenie, zakończenie sezonu mecz przyjaźni Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk we Wrocławiu. No i może być po nim wielka feta. Dziękujemy, że byliście z nami. Za tydzień po meczu z Legią Warszawa oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek podcastu. No i wpadajcie też na Śląsk.net, gdzie jak zwykle masa materiałów omawiających mecz z Legią, ale też to, co się będzie działo w ciągu tygodnia właśnie przed spotkaniem na Łazienkowskiej. Dziękuję. Dzisiaj Marcin Polański, a moimi waszymi gośćmi byli dzisiaj Michał Guz, dziennikarz Przeglądu Sportowego, i Daniel Żuliński, redakcyjny kolega. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na prawej stronie dośrodkowuje, tam jest Płacheta i gol!